Cześć, tu Squash. Jak się masz? Dzisiaj delikatnie, delikatniutko. Drobne rozpakowanie, ale mamy dosyć ciekawy temat. Spytacie mnie, co jest grane. Ja wam odpowiem, Pac-Man. Zapraszam na film. Okej, w sumie dwie paczuszki, nie jedna, też delikatna. Tutaj mam jedną rzecz, która już mi się powtarza w stoku. Tak, to prawdopodobnie to jest, ale sprawdźmy, czy tak jest, jak mówię. A mianowicie pokazywałem wam Kongo Extinct Predators. O, i mamy tutaj powielenie tematu. Dziękuję ci bardzo, kolego. Chciałem dokupić pierwszą monetę, ale coś. Pierwszą monetę, która weszła. Niedługo będę miał do pokazania ósmą. Tygrys szablozębny, Smilodon, Kongo. Lubię Kongo. To już wiecie na pewno, oglądając moje filmy. Super. Gdzie jest taca? To jest jako pierwsza, no i przejdźmy do meritum. Będę otwierał i wam opowiadał, o co chodzi. Zresztą, kto z was nie grał kiedyś, chociaż raz w coś takiego, no. Mamy tu przed sobą licencjonowany produkt. Moneta upamiętniająca wydanie 40-lecie gry Pac-Man. Kapslach. Bardzo fajnie, bo obawiałem się, że zostanie to wrzucone. Mamy 41. Zobaczmy. Reverse. Oficjalne logo Pac-Mana. I mamy też, że jest to na licencji. Ucieka ten rzezimieszek. A za nim ten duch. Duch Blinky, z tego co pamiętam, się tak nazywał. Widzimy 400-lecie. Co mogę wam o tym powiedzieć? No, kultowa gra, naprawdę kultowa, w niektórych kręgach bardzo nawet. Jeżeli chodzi o tą grę, no miałem z nią styczność za mało lata. Oczywiście było dużo różnych ciekawych może nie oryginalnych wersji, ale można było gdzieś to wyrwać jeszcze z ZSRR. W takich delikatnych tych też widziałem, to kiedyś grałem. No ale co? Bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi o sam nakład, to jest 25 000 sztuk. I dużo i mało, raczej niewiele, powiem wam. Widzimy, trochę inaczej to wygląda jak zwykłe Nui. Nie ma Elżbiety. Mamy 2 dolary, 20-20 i w koło mamy postacie przewijające się z gry. Ciekawa sprawa. Ile tego mamy? 1, 2, 3, 4 i 5. Cena tego rośnie. Nawet niezłe ma wzrosty, bo teraz chyba trzeba za nią dać już 160, 150, między 150 a 160 zł. Co jeszcze mogę wam ciekawego powiedzieć na ten temat? Wyszły 4 rodzaje tej monety, mianowicie złoto. Tak, złoto, jedna uncja, 400 sztuk tylko na cały świat. I proof, 400 sztuk, również fajnie wydany w szkatułce, też na cały świat 400 sztuk. Zobaczmy, bo mamy coś jeszcze dodatkowo. Hopa. Więc tak, zobaczcie. Typowy blister jak dla AppMaxu.
Tu mamy kolor. Kolorowanka. Tego, proszę Was, wyszło 4000. Mamy też stylizowaną oprawę graficzną. To pierwsza w ogóle, ta, która 40 lat temu wyszła, czyli mamy nic bardziej prostszego, jak labirynty, kropki, coś tam zjada, trzeba uciekać. Zręcznościówka typowa. Rewers, awers niczym się nie różni. Rewers z kolei jest inny. Mamy to logo tego 400-lecia. Zobaczcie, to jest moneta. Pokazywałem wam wcześniej też okolicznościówki wydane przez Apmex. Mamy fistaszki Peanuts, 70-lecie Charlie'ego Browna i wydanie 55-lecie filmu, jeżeli chodzi o gwiazdkę. Identycznie jest to wydane. Motyw również okolicznościowy, tylko że tu mamy Silver Rounds, medaliki. Tak, niektórzy mówią, ci co nie za bardzo przypadają, że to są medale, medaliki z odpustowe. Mi się to podoba i nie tylko mi, też i moim dzieciom. Ciekawe, jak pokażę im Pacmana. Pewnie nie będą wiedziały, co to jest tak do końca, chociaż gra idzie do przodu i graficznie też jest jakby posunięta. Okej, okay, no to jest to. Niedługo pewnie ukaże się też, prędzej czy później, Mario Bros. Myślę, że to jest nieuniknione, a jeżeli mówimy o bajkach, o Mario, cześć, czołem mój kolego, Mariolo. Zapraszam Was na ten kanał, jest dosyć ciekawy. Bajki, nasz kolega tam opowiada całkiem niezłe, które uczą i bawią. Zobaczcie, będzie na dole link na jego kanał. Sprawdźcie to na pewno, nie pożałujecie. Bardzo, bardzo dobrze dopracowany materiał. No, na pewno będzie się podobało. Ok, to tyle na dzisiaj. Jak widzicie, nie dużo wszystkiego. Myślę, że ta moneta jest dosyć ciekawa. Jak wzrosty, no na razie pokazuje, że troszeczkę do przodu idą, jeżeli chodzi o wartość tego. Na pewno nie będzie to żadna seria. Mi się bardzo podoba. Jak ją tylko zobaczyłem, to postanowiłem zamówić. Ominąłem proof, chociaż mogłem. No, cena wydała mi się zbyt wygórowana, ale powiem wam, że tak szybko znikło, że nawet jeżeli bym nie wiem, doszedł do wniosku, że jednak chcę to kupić, no nie było już gdzie. Chociaż teraz też można, no ale ceny są naprawdę już wywindowane. Dzięki wszystkim. Do zobaczenia. Mam nadzieję wkrótce. Squash staff.